Młodzi Żydzi chcą opuścić Niemcy. Podali powód Niemcy, szereg antysemickich incydentów. Młodzi Żydzi rozważają opuszczenie kraju. Ciągłe incydenty antysemickie są szczególnie niepokojące dla młodych ludzi, którzy zakładają rodziny lub zaczynają kariery. Zastanawiają się, czy dalej chcą tu mieszkać, mówiła była przewodnicząca Centralnej Rady Żydów w Niemczech Charlotte Knobloch. Była przewodnicząca Centralnej Rady Żydów w Niemczech Charlotte Knobloch powiedziała w sobotę w rozmowie z Münchner Merkur, że po szeregu antysemickich incydentów, młodzi Żydzi rozważają opuszczenie Niemiec. Ciągłe incydenty antysemickie są szczególnie niepokojące dla młodych ludzi, którzy zakładają rodziny lub zaczynają kariery. Zastanawiają się, czy dalej chcą tu mieszkać, dodała Knobloch, wskazując, że myślą o emigracji do Izraela albo innego europejskiego kraju. Antysemityzm nie został wymyślony w Niemczech. 88-letnia Knobloch, która przeżyła Holokaust, zaznaczyła, że antysemityzm nie został wymyślony w Niemczech. Nigdy nie został pokonany, to jest jasne. Ale nie wierzyłam, że pojawi się ponownie w takiej formie i że nienawiść do narodu żydowskiego i państwa Izrael będzie wykrzykiwana na demonstracjach przy aplauzie zebranych, powiedziała. W połowie maja demonstracje propalestyńskie w Berlinie, Frankfurcie, Fryburgu, Mannheim i Stuttgarcie doprowadziły m.in. do zamieszek i okazywania otwartej nienawiści do Żydów. Dane wskazują, że antysemityzm w Niemczech wzrasta. Policja odnotowała bowiem w 2020 rok najwięcej ataków antysemickich od 2001 roku, kiedy zaczęto prowadzić statystyki. 2275 naruszeń prawa w ubiegłym roku oznaczało średnio 6 antysemickich przestępstw dziennie.